Pewien szlachcic miał najemnika, który nigdy nie chciał nigdzie wychodzić z przyjaciółmi. Inni słudzy robili co mogli, by namówić go na pójście z nimi do karczmy. Ale ten nigdy nie zostawał w niej zbyt długo. Zawsze wychodził pierwszy i wracał do domu sam, drogą wiodącą przez las. Któregoś dnia, gdy szedł tak przez knieję, z dala od wsi i siedzib ludzkich, nagle pojawiła się przed nim ogromna żmija. Wąż podpełzł do niego i wysyczał. Pożrę cię w kilka chwil. A najemnik, przywykły do samotnych przechadzek po lesie, odpowiedział: niech tak będzie, zrób to, jeśli musisz. Wtedy żmija odrzekła: nie, nie pożrę cię, ale musisz zrobić to, co ci rozkażę. I żmija zaczęła tłumaczyć mu, co ma robić. Wróć do domu, powiedziała. Twój pan będzie się na ciebie gniewał, bo odciągałeś się z pracą, a dojrzałe zboże na polu wciąż czeka, aż ktoś je skosi. Pośle cię wtedy na żniwo, a ja będę pomagać ci w pracy. Załaduj snopy na wóz, ale nie bierz wszystkich, lecz zostaw jeden. Nie musisz robić nic więcej, ale ten jeden musi zostać na miejscu. Potem poproś swego pana, by dał ci ten jeden snop zboża jako zapłatę i nie przyjmuj od niego żadnych pieniędzy. Gdy otrzymasz już swoją wiązkę, spal ją, a wtedy z płomieni wynurzy się piękna kobieta, która zostanie twoją żoną. Najemnik posłuchał żmii i poszedł rządzić zboże dla swego pana, a wtedy w jakiś sposób sam dał sobie radę z całym polem. Potem załadował wszystkie snopy na wóz, a było ich tak wiele, że furgon aż zaskrzypiał pod ich ciężarem. Mężczyzna zawiózł całe zboże swojemu panu i poprosił go, by pozwolił mu jeden, ostatni snop, zachować dla siebie. Nie chciał przyjąć żadnych pieniędzy, pragnął tylko tej wiązki kłosów, którą zostawił na polu. Dlatego szlachcic chętnie przystał na jego prośbę. Wtedy najemnik wrócił po swój snop i spalił go, tak jak kazała żmija. A gdy tylko buchnęły płomienie, wyłoniła się z nich piękna kobieta. Mężczyzna poślubił ją bez zwłoki, a zaraz potem zaczął rozglądać się za miejscem, w którym mógłby zbudować dom dla siebie i żony. Jego pan podarował mu ziemię, a wtedy małżonkowie zabrali się do pracy. Żona tak bardzo pomagała mężowi przy budowie domu, że równie dobrze mógłby on nawet nie dotykać narzędzi. Nie minęło wiele czasu, a chata była już gotowa do zamieszkania. I w środku czekało już na nowożeńców wszystko, co było im potrzebne do życia. Mężczyzna nie potrafił sobie tego wytłumaczyć i tylko rozglądał się wokół, podziwiając swój nowy dom. Nie był w stanie dostrzec niczego, co nie byłoby piękne i w najlepszym gatunku. Z pewnością nikt w całej wiosce nie miał wspanialszego mieszkania niż to młode małżeństwo. I mogliby tak żyć we dwoje, w dostatku i bez zmartwień, gdyby w sercu mężczyzny nie zagościła chciwość. Był teraz bogatym chłopem, do którego należały trzy pola, na których rosło zboże. Któregoś dnia usłyszał od swoich parobków: zboże jest już gotowe do żniw, a mimo to wciąż stoi nienaruszone na polu. Mężczyzna zdziwił się, gdyż był już najwyższy czas, by zacząć żniwa. I jego żona już dawno miała się tym zająć. Co to ma znaczyć? Pomyślał, a potem wykrzyknął w gniewie: już ja dobrze wiem, czyja to wina. Kto raz był żmiją, żmiją pozostawi. Przez całą drogę do domu aż gotował się z wściekłości i miał zamiar porządnie wyłajać żonę za jej zaniedbanie.
Gdy dotarł na miejsce, poszedł prosto do sypialni, gdyż chciał odpocząć. Nigdzie nie było nawet śladu jego żony. Zamiast niej zastał ogromnego węża, pełzającego po łóżku w te i we w te. Wtedy mąż przypomniał sobie, co kiedyś powiedziała mu jego małżonka. Niech cię Bóg broni, byś kiedykolwiek nazwał mnie żmiją, bo jeśli to zrobisz, utracisz mnie na zawsze. Zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, ale teraz nic już nie dało się na to poradzić. Nie mógł już cofnąć raz wypowiedzianych słów. Pomyślał o tym, jak dobrze żyło mu się razem z żoną. O tym, że sama wybrała go sobie na towarzysza, że zawsze czekała na niego, gdy wracał do domu i wyświadczyła mu wiele dobra. A teraz pewnie będzie sam do końca życia tylko dlatego, że nie umiał utrzymać języka za zębami. Serce ścisnęło mu się z żalu i zaczął gorzko płakać nad nieszczęściem, które sam na siebie sprowadził. Wtedy żmija powiedziała mu: nie płacz już. Widocznie tak musiało być. Czy to nie zebrane zboże na polu tak cię rozgniewało? Idź do spichlerza, a ziarno będzie tam na ciebie czekać. Wszystko zostało zebrane. Co do nasionka? Myślisz, że kto się tym zajął, jeśli nie ja? Teraz muszę wrócić tam, gdzie spotkałaś mnie po raz pierwszy. Potem wypełzła z domu, a mąż podążył za nią. Mężczyzna wciąż płakał tak żałośnie, jak rozpacza się po śmierci ukochanej osoby. Gdy już dotarli do lasu, żmija zaczęła wić się wokół leszczynowego pnia, a potem powiedziała mężowi: pocałuj mnie, ale bądź ostrożny, bo mogę cię ugryźć. Mężczyzna pocałował ją, a żmija owinęła się wokół gałęzi leszczyny i zapytała: czy poczułeś coś w swoim wnętrzu? Cię pocałowałem. Wydawało mi się, że wiem o wszystkim, co dzieje się na świecie. Odpowiedział jej. Wtedy żmija powiedziała: pocałuj mnie drugi raz. Gdy ją pocałował, zapytała: i co poczułeś tym razem? Teraz, odpowiedział, poczułem, że zaczynam rozumieć wszystkie języki świata. A żmija na to: więc pocałuj mnie po raz ostatni. Mężczyzna ostatni raz pocałował żmiję, a ta spytała: a teraz co poczułeś? Teraz, odrzekł, wiem o wszystkim, co dzieje się pod powierzchnią ziemi. Więc idź do cara, powiedziała żmija. Gdy dowiesz się, co wiesz i potrafisz, dać ci swoją córkę za żonę. Ale módl się za mnie, biedną, bo teraz już na zawsze muszę pozostać żmiją. Powiedziawszy to, żmija spełzła z leszczyny i zniknęła wśród krzewów. Mężczyzna zaś odszedł i poślubił córkę cara.